Dariusz Milejczak, witam ponownie i zapraszam. To jest Wieczór WTK. Dzieje się w polskiej polityce. Prezydent Andrzej Duda, mimo wielu kontrowersji, postanowił zgodzić się na utworzenie specjalnej komisji do spraw badania rosyjskich wpływów, choć samą ustawę wysyła też do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem były wicepremier Roman Giertych właśnie zapowiedział start do Senatu spod Poznania, co niekoniecznie budzi zachwyt w szeregach opozycji. O tym wszystkim już teraz w rozmowie z gościem Wieczoru WTK, profesorem Szymonem Osowskim z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dobry wieczór, panie profesorze, witam serdecznie. Dobry wieczór. Z czysto politycznego punktu widzenia powołanie tej komisji bardziej pomoże czy zaszkodzi ekipie rządzącej? No, wydaje się, że po to powołują, żeby pomogło w wyborach, prawda? Skoro przez 2-3 miesiące mamy mieć spektakl, gdzie będą wzywani politycy opozycji, będzie się ich przysłuchiwało, być może będą odmawiać, ta komisja może nawet wezwać ich siłą na posiedzenie. W związku z powyższym, no, rządzący po to stworzyli taki dziwny produkt, jakim jest ta komisja, która jest przecież organem administracji publicznej z olbrzymimi kompetencjami, po to, żeby doprowadzić do tego, żeby pomogło to w wyborach. No, ale chyba nie wszyscy są tak przekonani do tego, bo popularny na prawicy socjolog Marcin Palada napisał dziś na Twitterze: prezydent Andrzej Duda i PiS postanowili wesprzeć opozycję w przejęciu władzy jesienią tego roku, a najnowszy sondaż dla Wirtualnej Polski, panie profesorze, mówi, że tylko niecałe 20% Polaków popiera powołanie tej komisji. Ponad 60% uważa, że to przedwyborcza zagrywka. Znaczy to, że jest przedwyborcza zagrywka, to jasne. Natomiast jak to się przełoży, oczywiście być może zmobilizuje to opozycję i z pewnością dla opozycji, dla Tuska sytuacja, gdzie byłby doprowadzany siłą na taką komisję, byłaby doskonałym przykładem mobilizującym, pokazującym, jak działa państwo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast wszystko zależy od tego, jak to zostanie rozegrane, ponieważ mi się wydaje, że tutaj nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić, tak? To nie chodzi o to, żeby tych polityków rzeczywiście zarzucić, doprowadzić do podjęcia decyzji administracyjnej, że nie będą mogli zasiadać, że nie będą mogli pełnić funkcji i tak dalej. To chodzi o to, żeby przez te 2-3 miesiące medialnie ich przesłuchiwać na żywo, przed kamerami i żeby musieli się publicznie tłumaczyć i potem to wykorzystywać w kampanii. Zgadzam się, że to oczywiście może być efekt bumerangowy, czyli że to będzie miał odmienny efekt od zamierzonego. Natomiast to dlaczego rządzący, którzy mają doradców, mają badania, coś takiego wymyślili, przeprowadzili, a pan prezydent to podpisał, tak? Bo to nie jest, tylko proszę zwrócić uwagę, poselski wymysł, który spalił na panewce. Czyli nie chodzi o to, żeby wyeliminować Tuska z życia publicznego, tylko tak jak pan powiedział, gonić króliczka, czyli nie będzie tego efektu, o którym mówią niektórzy eksperci, że finalnie Tusk zostanie pozbawiony możliwości wykonywania różnych czynności publicznych. Tego oczywiście nie wiem, to w głowach jest polityków PiS-u, ale zakładam, że może tak być, bo to rzeczywiście Tusk pozbawiony tej możliwości, już nie mówię Tusk w hajdankach, tak doprowadzany siłą przed komisję, to byłoby dla opozycji, dla samego Donalda Tuska, myślę, że biorąc pod uwagę kampanię, wspaniałym prezentem od PiS-u. Natomiast dlatego też wydaje mi się, że właśnie chodzi o to, żeby to był taki spektakl medialny. Prezydent nawiązał do komisji Rywina. Przypominam, że komisja Rywina medialnie zbudowała kilku polityków, i doprowadziła tak naprawdę do upadku lewicy, po którym upadku tak naprawdę nigdy lewica się w Polsce już nie podniosła, nie współrządziła i nadal ma wynik dość słaby. Być może doradcy PiS-u uznali, że skoro raz sprawdziła komisja, zupełnie inna, ta komisja śledcza. Tamta komisja była jakby bez wątpienia zgodna z prawem, z konstytucją. Ta raczej bez wątpienia nie jest. Natomiast być może efekt tamtej komisji Rywina przyszedł do głowy doradcom rządzących, że drugi raz może się to sprawdzić. Ja pytałem nieprzypadkowo o to, komu pomoże, a komu zaszkodzi, bo już powiedzmy, mamy w cudzysłowie pierwszy efekt podpisania Lex Tusk, który w pewnym sensie konsoliduje opozycję, przynajmniej na razie. Szymon Hołownia nagle zapowiedział, że w tej sytuacji marsz 4 czerwca nie ma już jego zdaniem charakteru partyjnego i że wobec tego być może nie on, ale na pewno jego przedstawiciele, przedstawiciele Polski 2050 się na tym marszu pojawią. Ten efekt i mocniej konsolidujący opozycję, on jest możliwy. Nie pytam o wspólną listę, wiadomo, wróżenie z fusów, ale jednak jakiś dodatkowy impuls przyszedł.
No na pewno, tym bardziej, że zakładam, że pewnie Konfederacja też nie będzie popierała tego pomysłu. W związku z powyższym rzeczywiście no PiS tutaj postawił się po jednej stronie, a całą opozycję, całą obóz, nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale także bardzo wiele środowisk prawniczych, różnych stowarzyszeń, organizacji po drugiej stronie. Natomiast no myślę, że celem jest polaryzacja, celem jest, jak mówię, no, zwiększenie emocji w kampanii i mobilizacja własnego elektoratu. No, pamiętajmy, że gdyby PiS te wybory przegrał, to z pewnością no, opozycja postarałaby się rozliczyć przynajmniej kilku prominentnych polityków PiS-u i dla PiS-u te wybory to naprawdę jest żyć albo nie żyć politycznie, w związku z powyższym, a dla niektórych no, polityków być może stanąć przed sądem, w związku z powyższym no, PiS robi wszystko i dlatego no, uderza tak jakbym powiedział, z grubej rury, tworząc takie prawo. A to, że prezydent nie podpisał, a prezydent kilkakrotnie bardzo wątpliwe prawnie, konstytucyjnie ustawy potrafił zawetować, w tym przypadku szybko podpisuje, no więc wydaje się, że też stanął po stronie rządzących i będzie ich wspierał w tych wyborach. Natomiast, jak mówię, tutaj zgrało wszystko, w związku z powyższym, no kto nie ryzykuje, nie zyskuje i z pewnością ta ustawa jest jakimś tam ryzykiem, tak, no bo ona, jej konsekwencje do końca nie są przewidziane, ani tego nie wiemy. Tak jak pan słusznie zauważył, te badania są dzisiejsze, wiadomo, mogą być inne. Natomiast konsekwencje są trudne do przewidzenia, natomiast na pewno zaostrzą, tak ostatecznie, na pewno zaostrzą kampanię, a ostra kampania i większa polaryzacja być może przysłużyć się także rządzącym. Opozycja, zmieniając temat, wydawała się już dogadana co do paktu senackiego, ale niespodziewanie pojawił się Roman Giertych i ogłosił, że wystartuje z powiatu poznańskiego. Dotąd to samo zapowiadała obecna senator z tego okręgu Jadwiga Rotnicka. No właśnie, i co teraz? Czy pani Jadwiga Rotnicka uzyskiwała w każdych poprzednich wyborach bardzo dobre wyniki, 60-70%. Oczywiście startując Platformy, no, można powiedzieć w Poznaniu i w poznańskim Uważanku miała dość łatwą sytuację, natomiast no, Roman Giertych no, walczy o swoją pozycję, no, jest związany z obozem Platformy, nie jest członkiem, ale bronił, jest mecenasem, bronił kilku polityków i no, chce też zbudować jakąś swoją pozycję. Wiadomo, że może startować tylko wtedy, kiedy będzie miał, może zawsze, ale realne szanse ma wtedy, kiedy ma jakieś tam poparcie. A myśli pan, że on konsultował z kimkolwiek z władz Platformy Obywatelskiej ten ruch? Czy Giertych zdecydował się ogłosić start, bo dostał jakieś zapewnienie, że nie będzie miał kontrkandydata z paktu senackiego? No bo przecież inaczej właśnie to, co pan mówi, może ryzykować porażkę, a może nie dostał takich zapewnień i zrobił ruch wyprzedzający, stosując no, metodę faktów dokonanych, bo Jadwiga Rotnicka, zdaje się, nic nie wie, mówi, że żadnych rozmów konkretnych jeszcze nie było. No, być może ktoś z polityków powiedział, na pewno nie ten, który będzie podejmował decyzję, ale być może takie sygnały się pojawiły. Natomiast ja bym rzeczywiście stawiał na to, że to jest jakaś jego taktyka, żeby troszeczkę metodą kroków uprzedzających doprowadzić do tego, żeby jednak być tym kandydatem, chociaż ja sobie trochę tego nie wyobrażam. Patrząc na głosowania z poprzednich lat, chociażby wtedy, kiedy startował pan senator Florek i tam wtedy była pani Kierzek-Koperska z Nowoczesnej, no kolejny kandydat może tak naprawdę dużo zamieszać, bo wyobrażam sobie sytuację, gdyby startował Roman Giertych i startowała pani profesor Rotnicka, czy to z Platformy, czy to samodzielnie, no bo przecież ona ma taką pozycję, że zakładam, że gdyby Platforma, co chyba jednak nie wierzę, poparła Romana Giertycha, to ona też mogłaby sama wystartować. No i teraz pojawiłby się kolejny kandydat, nie wiem, Jarosław Płucek, ktoś inny popierany przez PiS, jeszcze ktoś na przykład, to wtedy mogłoby się okazać, że pewny mandat dla Platformy, bo Poznań i Obwarzanek, tak, bo tutaj zakładam, że byłoby start z powiatu, czyli te dwa jakby okręgi to jest 100% potencjalnie zwycięstwo opozycji w pakcie senackim, no mogłoby się okazać, że wynik jednak okazał się inny. Także tutaj Roman Giertych na pewno gra na siebie, czy ma kogoś w Platformie, kto go popiera. No niektóre wypowiedzi polityków o Platformy czy Koalicji Obywatelskiej są bardzo ostre, ale z kolei też słyszałem takie dość pozytywne o nim jako osobie, która się zmieniła. Tak słyszę tutaj dziennikarzy, polityków, którzy go bronią, że to już nie jest ten Roman Giertych z czasów Młodzieży Wszechpolskiej. A pamiętajmy, że jakby nazwisko Giertych akurat w powiecie poznańskim się jest znane, stąd pochodził on, jego ojciec, jego dziadek, tak? Czyli taka ta endecja i ta tradycja rodzinna gdzieś jest. Także można powiedzieć, skąd miałby startować, jak nie z powiatu poznańskiego, tym bardziej, że 8 lat temu w tym Obwarzanku Warszawskim no,
przegrał, mimo że nie miał kontrkandydata ze strony Platformy. W związku z powyższym z pewnością namieszać może. No wydaje mi się, że pani Ratnicka powinna spokojnie wygrać, także z Romanem Giertychem. Natomiast gdyby doszło do sytuacji, że to Platforma go oficjalnie poprze, no to to już mogło być małe zamieszanie i być może gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski powiedział dziś o Giertychu tak, że poglądy jego się zmieniły, ale radykalizm już nie. I na koniec krótkie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Czy takich przepychanek wokół wyborów do Senatu albo miejsc na listach do Sejmu będziemy mieli więcej w skali kraju albo regionu? No bo chociażby właśnie patrząc z perspektywy regionu, ostatnio media donosiły, że poseł Wróblewski popadł w niełaskę i może znów dostać dalekie miejsce. Jak pan myśli? No myślę, że tak. No to nie jest żart, że głównym twoim kontrkandydatem w wyborach jest kolega z własnej listy, tak? Albo potencjalny kandydat do miejsca w okręgu senackim. Oczywiście, że jest walka, tak? Biorąc pod uwagę PiS, gdzie PiS może nie liczy już na 3 mandaty, tam też będzie duża walka między posłem Wróblewskim, ale także przecież panią minister Emilewicz czy ministrem Szynkowskim-Felsenkiem, no bo 2 mandaty PiS ma na 100%. Czy trzeci będzie miał, biorąc pod uwagę obecne poparcie w Poznaniu, Wielkopolsce, no to już jest pod znakiem zapytania. No i tak samo z drugiej strony. Tak, rzeczywiście to jest walka o miejsca, ponieważ mamy te miejsca zwane biorące oczywiście. No jedynka to jest pewne miejsce do w Sejmie tak naprawdę. To ciekawe, kogo wystawi Hołownia, Polska 2050, czy panią Szedler, bo to można powiedzieć, że możliwość wejścia jest bardzo prawdopodobna. W związku z powyższym myślę, że jeszcze wiele takich przepychanych zarówno po stronie opozycji, jak i po stronie obecnie rządzących będziemy widzieć, no bo to jest kwestia przyszłości i kolejnej kadencji. Profesor Szymon Osowski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, był Państwa i moim gościem. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.